na kartkę z kalendarza na 17 września, jest to wtorek, 261 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Justyna i Robert oraz Dargosław, Dezyderiusz, Drogosław, Dziebor, Franciszek, Gordian, Hildegarda, Justyn, Kolumba, Lambert, Lamberta, Makryn, Narcyz, Piotr, Sokrates, Szczęsna, Szczęsny, Teodora, Walerian, Zygmunt, Zygmunta i Herubin. I wszystkim solenizantom tego dnia składam najserdeczniejsze życzenia. Nietypowe święta to Światowy Dzień Sybiraka, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Policjanta i Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. Przysłowie: jaką pogodę na Nowiu da wrzesień, taka bywa zwykle przez całą jesień. Słońce w znaku Panny, świt o 5.38, wschód 6.13, zachód 18.47 i zmierzch 19.21. Księżyc w znaku Ryb zachodzi o 4.57, a wschodzi o 18.46. Cytat dnia. Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie. I to powiedział Władysław Biegański. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vlogusia. Witam serdecznie w nowym dniu. U mnie niedzielka, niedziela rano, po deszczach, jeszcze wszystko mokre. Ja oczywiście z kawusią przychodzę się na balkon przywitać. Ale chciałam Wam pokazać, jak tutaj to wygląda po deszczu. No, na szczęście jest już po deszczu. Miejmy nadzieję, że już nie będzie padał przez parę dni przynajmniej, żeby się sytuacja no, jakoś tak wyrównała, no, polepszyła. Niebo wygląda fajnie, ale moje kwiaty to już gorzej. Tak wygląda po tym deszczu moje kwiaty. Wszystko takie zmokłe, kury, płatki poobczaskiwane, mokre. No. Tak. Ale co zrobić? No to jest natura, z tym się nie wygra. No mogłabym te kwiatki ściągać do domu. No ale to gdzie ja bym je dawała wszystkie, nie? No to już tak jest, jak jest taki większy deszcz. Jak normalny deszcz pada, to też troszeczkę są, jest szkód, znaczy szkód. Pelargonie nie lubią na płatkach wody. No ale to, co było teraz już, to było od paru dni z tym deszczem. No najpierw był deszcz, potem była mrzawka. To wszystko było oblepione tą wodą, a potem regularny deszcz. I to tak dość solidny w nocy. Potwornie wiało. Ja się bałam, czy tu znowu jakieś kolejne drzewo nie poleci, bo wczoraj się tam przewróciło drzewo. To Wam pokazywałam, że straż przyjechała. Dzisiaj być może pójdę tamtędy, to może zobaczę skutki. O, to będę widziała, jakie są skutki. No. Tak, usiadłam sobie tutaj na chwilkę, bez kocyka. Tak na brzegu tego krzesła, bo mokre tam dalej, chociaż ma takie dziurki, ale jednak mokre. No i co? Wstałam pierwsza, jeszcze nikt nie wstał u mnie w domu. Kawkę sobie zrobiłam i popijam. Także zobaczymy, jaki to będzie dzień. Miejmy nadzieję, że będzie dobry dzień. I miejmy nadzieję, mam nadzieję, że tej rodzinie mojej w Opolskim nic nie zagraża, że te rzeki dwie nie wystąpiły z koryt, że tam nie zalały, nie odcięły od świata. No bo z tego, co słyszałam, to jakby tak odcięły od świata, to na parę dni przynajmniej, bo ta fala będzie dopiero szła, dopiero się będzie to wszystko obniżać później. No tak wszyscy tylko biadolą o Wrocław. Ja pozdrawiam wszystkich, którzy są z tamtych okolic, ale to nie tylko Wrocław cierpi. We Wrocławiu, z tego co wiem, najmniej tego deszczu jak na razie spadło, a tutaj jest bardzo dużo innych miejsc, gdzie jest duże zagrożenie. No.
gdzie osiedla nie są pobudowane w terenach zalewowych, tylko po prostu, no jak już żywioł idzie, no to to występuje z tego, nie? Z koryt. I potem jest problem. No, ale pozdrawiam wszystkich i nikomu nie życzę, żeby się coś złego działo, bo wiadomo, że co ci ludzie winni, że mają mieszkania we Wrocławiu na tym osiedlu zalewowym. Co już oni winni? Dostali mieszkania, to się cieszyli, że dostali mieszkanie. Nie? No, także pozdrawiamy wszystkich. Mam nadzieję, że... Bo jeszcze nie czytałam żadnych wiadomości, bo to w zeszłym... Nie w zeszłym, jak była ostatnio taka wielka powódź, w 97. Jak to brzmi, nie? Jak starzyki kiedyś opowiadali, co tam było w którymś 40, którymś roku, to się ludzie, to młodzi się śmiali, że tak opowiadałem, a bo to w tamtym, a tamtym roku. A teraz my już tak opowiadamy, no ale była tam ta powódź, no to my byśmy sobie dali radę w miarę, tylko że z Czech, zdaje się, tamte tamy pootwierali, tamy czy coś tam, te zbiorniki po prostu, żeby wyrównać, żeby przyjąć wodę, to wypuścili nadmiar swojej wody tam. No i to szło Odrą potem, taka fala, jak to mówią, fala kulminacyjna. No i teraz ciekawa jestem, czy oni to wypuścili, bo też mieli to wypuścić w najgorszym dla nas momencie, jak już u nas się zaczęły bardzo podnosić poziomy rzek, to podobno oni mieli tam to wypuścić, żeby siebie ratować, tylko tym samym znowu nas zaleją, nie? No ale tak to już jest, oni żyją wyżej, a my jesteśmy niżej, w stronę morza. No. Dobra, nie będę się tu mądrować, tak z samego rana. Życzę wam dobrego, pięknego dnia. A ja teraz sobie popiję kawusi, posiedzę troszeczkę na balkonie. Powiem wam, no nie jest ciepło, ale też nie jest zimno. Tak bardzo, że nie da się wysiedzieć. No to troszkę tutaj na świeżym powietrzu sobie posiedzę. Tym bardziej, że mieszkania nam się już troszeczkę wychłodziły przez te ostatnie dni. I tak zamykaliśmy okna, żeby wilgoci nie wpuścić takiej do mieszkania. Ale i tak, no, wychłodziły się. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu jeszcze troszeczkę tego ciepełka nam do domu wleci, no bo o ogrzewaniu to jeszcze zapomnij. Jeszcze nie czas na sezon grzewczy. Nie wiem, czy to od 1 października, czy od 15 października oni zaczynają ten sezon grzewczy. To też potem zależy, jakie są temperatury na zewnątrz. No, bo jak jest długo ciepło, to oni w miarę ciepło, to oni tak nie są tacy skorzy do ogrzania. No, dobra, to ja teraz piję kawkę, no i moja niedzielna rutyna. Także nie wiem, co wam dzisiaj pokażę. Zobaczymy, dla mnie to też jest niespodzianka. No, to zobaczymy się za jakiś czas, a dla was za chwileczkę. Że to jest nowe? I próbuję naśladować to, co było stare. No to jest. Ale wolę jednak te stare efekty, żeby było takie malowane, rysowane. Wpisane gminy dopiero szyszki. Ładne choineczki. Wiki w swojej nowej kurteczce. Z medicine, polecam. No. Ostatnia z medycyny miała 5 lat wytrzymała. 5 lat nie wytrzymała, wtedy na tamte czasy chyba 200 zł byśmy płacili za nią. No. 200-250. Za to dałam niecałe 300, ale myślę, że się opłaci na 5 lat. Bo ona jest jeszcze grubsza niż tamta, tak naprawdę. No, jest taka inna w dotyku troszkę. Jest grubsza niż tamta, jest nawet lepsza. Fajniejszy krójmy. No ale to wiesz, moda, nie? Myślę, że i tak wytrzymuje, bo tamta też była ekoskóra, trzeba rozmawiać. No, a zazwyczaj tak. Te kurtki tak wytrzymują 2 lata noc. A dzisiaj jest taka dziwna pogoda, bo słońce grzeje w Tupsko, bo akurat z tyłu mamy słońce, ale wiaterek jest taki chłodnawy, tak rześko jest, także tak bez kurtki iść to by było tak nie bardzo. No, a my jesteśmy na spacerku, żeśmy przyjechali sobie do Parku Kultury w Chorzowie. No takie obejść koło tego stawu tutaj. No i do domu na obiadek.
Może jakaś kawka wleci jeszcze. Zobaczymy. Tym bardziej, że to jest na tyle świeże, że czasami te samochody wybuchają. Tak. Ciekawe, czy tam już jest dalej puszczone. Dalej remontują tam. No. No i troszkę się zachmurzyło. Jest przyjemnie, jesiennie. Ale tak nie jest zimno, nie? Tylko, że się teraz chłodek zrobił, bo się zaciągnęło troszeczkę. No i mówiłam tutaj przed chwilą, tylko myślałam, że się nagrywa, się nie nagrywało znowu jak zwykle, że bardzo dużo żołędzi tu jest, bo tu nie ma dzików. A u nas na osiedlu to zaraz dziki wszystko zjadają. Gdzie idziemy? Tam przy wodzie, czy jak? Nie, tu. No dobra. Taki troszkę jesienny park. Właściwie nie całkiem jesienny, ale trochę widać, że była woda, ale tak nie za dużo. Miejscami jest tak bardziej. Wsiąkło wszystko fajnie. No. A ta kostka tutaj już jest masę lat. Ja byłam dzieckiem małym, jak to robili. Albo mnie jeszcze nawet nie było. Tą drogę z tej cegły robili. No. Znowu się zaczyna robić takie niebo bardzo pochmurne, a było tak pięknie rano, bezchmurne niebo. Byliśmy w parku, też było fajnie, ale już zaczęły ciągnąć chmury, nie? A teraz znowu te chmury takie są, można powiedzieć, spektakularne. A tam gdzieś promienie słońca wychodzą na nasze osiedle, na nasz dom. Serdecznie na wieczornych pogaduszkach niedzielnych. Jak widzicie, jeszcze tutaj mam troszeczkę taki akcent letni. O, ciężkie to. Mam tu piasek jeszcze z poprzednich lat.
z tego, z nadmorza, no i piasek z Emiratów Arabskich. No tego piasku to tutaj dużo nie widać, bo ja w sumie nie wsypałam wszystko, co mam, no bo... Ale tutaj mam też i muszelki są i z polskiego morza, i właśnie tam z Emiratów przywiezione. Wtedy widocznie jeszcze można było przywieźć, bo Zbyszek przewiózł, po prostu przewiózł to samolotem. Ale to było ileś tam lat temu, także tutaj te drewienko sobie włożyłam. Te drewienko teraz przywiezione z nadmorza, z Gdańska. No, także tutaj jeszcze mam taki akcent letni. Dzisiaj mieliśmy taką niedzielę pod znakiem właściwie powodzi, bo owszem, jak widzieliście, jechaliśmy sobie na wycieczkę, na spacer do Parku Kultury, do tego parku, gdzie właściwie znam go od małej dziewczynki kilkuletniej, bo rodzice od zawsze ze mną, z nami tam w ogóle chodzili, bo mieszkaliśmy naprzeciw Parku Kultury. Także pojechaliśmy sobie tam troszeczkę pochodzić w słoneczku, bo troszeczkę nam, trochę nam tego słoneczka brakowało ostatnio, ale jakoś tak nie dawało nam to spokoju, mnie, nie wiem jak tam Wiki i Zbyszek, ale ja jakoś żyję tą powodzią, tym, dlatego że też mam rodzinę w Opolskim, a dużo się mówi o tych większych miejscowościach, miastach, jak Kłodzko, Wrocław, ale o tych małych miejscowościach się nic nie mówi, a tam naprawdę tragedie ludzkie, pozalewane domy i to tak w niektórych miejscach dosyć wysoko. I jak tak były, widziałam w internecie filmiki i zdjęcia, tak troszkę jakby z lotu ptaka, no to wszystko z pod wodą. Domy, całe posesje, ulice, no wszystko pod wodą. I między innymi też i w tej miejscowości, gdzie ja mam rodzinę, dlatego to mnie interesowało. Także spacerowałam, ale gdzieś tam z tyłu głowy takiej miałam taki niepokój. No z tego co wiem, to moja rodzina, dwie były takie troszeczkę, tak obawiałam się. Jedna to chociaż przez tą wieś przepływa gdzieś tam osoboga i tam wylała też, między innymi w tej miejscowości, ale ta moja rodzina jest, przynajmniej była bezpieczna, mam nadzieję, że już to się też nie zmieni, że będzie nadal bezpieczna. Myślę, że tam już będzie woda schodziła, bo coś takiego też przeczytałam. No ale wyglądało to w ciągu dnia bardzo nieciekawie. Druga rodzina, co mówiłam wczoraj, że mieli uciekać i chyba się ewakuowali wczoraj, ale dzisiaj rano wrócili do siebie, dlatego że prawdopodobnie w Raciborzu chyba miało zbiornik odbierać wodę. Także miejmy nadzieję, że to zeszło, że tam nie będą poodcinani od świata, ale to co już zalane widziałam, no to wyglądało okropnie. Jeszcze jest trzecia rodzina moja, najbliższa można powiedzieć, też miejmy nadzieję, że ich nie podmyje, bo bardzo blisko jest woda, jest wszystko pozalewane, oni trochę na górce mieszkają i to widzą z góry, ale nigdy nie wiadomo jak to tam się potoczy, także no troszeczkę tak stresowałam się, gdzieś to z tyłu głowy ciągle miałam, niby tu u nas ładna pogoda, zresztą jak pokazywane dzisiaj były filmy stamtąd, to też było słoneczko, moja krewna też mi posłała filmik, nie będę go tutaj wstawiała, dlatego że no nawet bym się nie spytała, czy mogę to tutaj wstawić, bo to już wiecie. No, ale jak właśnie jechali drogą, to po dwóch stronach woda, tylko jeszcze ulica była przejezdna, no i słoneczko pięknie świeci, niby wszystko fajnie, ale wszędzie woda, nie? No, miejmy nadzieję, że to będzie schodziło, no, ale troszkę się boję, bo zwłaszcza ta najbliższa moja rodzina, to tam ta woda dopiero dzisiaj, tak dopiero chyba rano się obudzili, to widzieli tą wodę. No, zobaczymy jak to będzie dalej. Miejmy nadzieję, chociaż w nocy mają jeszcze deszcze popadać i troszkę jest tak stres. No, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
U nas tutaj widziałam kilka drzew było powalonych. To co wczoraj straż pożarną nagrywałam, no to właśnie z drugiej strony to obcinali. Ale jak jechaliśmy do parku, jechaliśmy troszkę inną drogą niż jak wracaliśmy, no to tam też tą drogą co zawsze jeżdżę przez ulicę był taki grube drzewo powalone, to znaczy się ono już było poobcinane i wszystko pochowane na boki, ale też to się też nie ma co dziwić, jak wczoraj słyszeliśmy, ciągle straż pożarna jeździła, no bo co chwilę gdzieś coś runęło, no a już to co tam pod tą naszą Biedronką, no to troszkę tak wam to nieudolnie pokazałam, bo tak chciałam zrobić zbliżenie, a zbliżenie jeszcze gorzej wyszło niż jakby normalnie. W każdym razie tam jest bardzo dużo wody, no i pewnie Biedronka jutro nie będzie otwarta. No. Z tym, że tak, taka Biedronka to jeszcze najmniejsze jest, wiecie, to jest taki pikuś, no bo to są ubezpieczone sklepy i tak dalej. Najgorzej jak właśnie prywatni ludzie gdzieś na wsiach są pozalewani. Podejrzewam, że nie wszyscy mają powykupywane ubezpieczenia, no bo z czego też ci ludzie tam mają te ubezpieczenia płacić? Rolnictwo teraz u nas upada trochę, to tak każdy gdzieś tam pracuje za granicą, żeby przyjechać i tutaj po prostu żyć za te pieniądze. No nie wiem jak tam mają, bo się też nie dopytuje rodziny o takie rzeczy, bo wiecie, no. Ale nie, rodzina jak rodzina, ale też tak myślę, że większość ludzi tam nie ma, tak myślę, po ubezpieczonych tych domów, tych domostw, nie? No jak jakiś rolnik pewnie większy, to pewnie ma maszyny poubezpieczane, no ale to i tak ten stres przeżywania tej powodzi, bo tam widziałam na filmikach niektóre domy to tak po okna i wyżej pozalewane, no to w środku już też będą mieli wodę. I to nie tyle filmiki osób prywatnych, co weszły na takie media tam opolskie i tam też widziałam te filmy, także cały dzień mam gdzieś z tyłu głowy właśnie i nie umiem o czym innym myśleć, też wam tutaj nic nie będę wielce opowiadać, nie wiadomo jakich historyjek, dlatego że to cały czas siedzi we mnie. I ciągle tylko śledzę jak i co, no i miejmy nadzieję, że to już będzie szło dalej. No wiadomo, dalej to następni będą pozalewani, nie? Tak to już działa, no ale każdy chce, żeby to bokiem przeszło. Inna rzecz jest taka, że bardzo są zaniedbane były przez ostatnie lata. Były bardzo zaniedbane właśnie i rzeki, i te wszystkie wały przeciwpowodziowe, no bo niektórzy wyszli z założenia, że skoro jest susza, to nie będzie powodzi, to nie trzeba naprawiać tych wałów przeciwpowodziowych. Na pewno by to coś więcej dało niż teraz, bo niektóre wały naprawdę podziurawione i w ogóle nieumacniane, no to tak to potem się dzieje. No wiadomo, że to jest taki żywioł, jak tam wiem, że tam tama jakaś puściła, przelewało się nad tamą woda, no to już tego nie da się zatrzymać. Gdzieś tam były takie czytałam wiadomości, że teraz to już się uciekajcie jak najwyżej, bo już wam nie jesteśmy w stanie pomóc. No to już jest takie naprawdę trauma dla tych ludzi. Jak przeżyją to już naprawdę będą mieli traumę po czymś takim, nie? No, mnie się wydaje, że tak zabezpieczono te większe miasta, żeby te duże miasta ochronić, no bo tam najwięcej ludzi ma ubezpieczenia, a w tych mniejszych miejscowościach nie wiem jak to właśnie jest. I właśnie widać jak te mniejsze miejscowości są pozalewane, nie? No rolnicy co zebrali, to im to woda zebrała teraz, a co nie zdążyli zebrać, to też woda stoi. No. Także ja wiem, że nie cała Polska tym żyje, no bo to tylko tutaj na południu tak jest. I to tak dziwne, bo u nas w Katowicach, jak się dzisiaj przeczytałam, bo wczoraj wam mówiłam, że około 80 litrów wody na metr kwadratowy spadło, a dzisiaj wyczytałam, że 141 litrów, a w Bielsku to nawet i 149 litrów na metr kwadratowy wody. Z tym, że tutaj widocznie może też i kanalizacja, i tu jest Górny Śląsk, to jest bardziej takie, wiecie, już takie
zróżnicowane poziomy. Może też to, że tutaj mamy właśnie tą aglomerację śląską. Miasto do miasta przyklejone właściwie, no i te wodociągi, te kanalizacje na szczęście to odbierały, bo jak dzisiaj jechaliśmy, to właściwie jechaliśmy z Bytomia przez Chorzów na Katowice, to nie było za bardzo widać, że tyle wody tu spadło. No gdzieś tam na poboczach, gdzieś tam było widać trochę więcej mokrego, troszkę więcej błotka, tak jak zlała woda z liśćmi, z tym wszystkim, gdzieś tam gałęzie, takie mniejsze gałązki, no bo też nie dość, że mocno padało, to jeszcze w nocy był bardzo silny wiatr u nas. Także połamane gdzieś tam leżały, taki bałagan był. No. W parku też w niektórych miejscach taki bałagan z tych liści był, ale tak to jakbym nie wiedziała, że tam tyle wody spadło, to bym myślała, że jest wszystko okej, nie? No, ale tutaj nie mamy tyle rzeczek. Te rzeczki tak nie przebierają. A jednak już tam Opolszczyzna i tamte dalsze tereny, to jest bardzo dużo tych rzeczek, które zamieniają się, te potoczki zamieniają się w rwące wielkie rzeki, bo to tam z góry już też spływają. No. Jedna wpada do drugiej, tamta do następnej i to się robią takie rozlewiska. Także już nie będę więcej na ten temat mówić, no bo każdy ma jakiś dostęp do wiadomości. Telewizory większość z Was ma, a jak nie to internet, to możecie sobie tam, na pewno to też śledzicie. Ja to tylko dlatego mówię, że ja po prostu tym dzisiaj żyłam. I nie mam pomysłu na dzisiejszego vloga, żeby coś więcej opowiadać. No. Co się stało? Nagrywam. Pajanka łapał. Aha. I mu potem spadł i łaził po łóżku. Ojejku. A on go w palce chytał. Nienormalny. No. A i tak go końcowo zabił. Tu lepiej było go laciem zabić. A go nie stresować. Dobra. Przymknij tam te drzwiczka. Ważne, że cię go złapał i cię uratował. To jest twój bohater, Miki. Ja chcę go laciem zabić od razu. A gdzieś nie jest? Nie! Ale uważaj, bo mi lampę zrzucisz. Kuciu. Nie, już nie żyje. Gdzieś taki malusi. Dobra, spłucz go. Bo ty masz tam tą siatkę uchyloną. Musisz tą siatkę dokleić. Nie mam oczu. Coś tam jutro znajdziemy. Ale był czerwony. Przymknij tam te drzwi. No i widzicie, już się temat znalazł, pajączka. No i bohater Kamil uratował Wiktorię od pajączka. No tak to czasami jest, ludzie mają różne fobie. Ja na przykład bardzo nie lubię myszy. Chociaż taka myszka jest taka słodka, ale ja jakoś mam taki... Niektórzy mają na pająki, a niektórzy jeszcze na coś innego. Wiem, że niektórzy nawet muchy się boją, przed muchą uciekają. Także różnie to bywa, nie? No. Dobra, będę już kończyła. Mam nadzieję, że... No... Właściwie to dajcie znać, jak u Was w regionach, jak z tym deszczem, czy... Bo też jest dużo ludzi tutaj z południa, co mnie ogląda. Dajcie znać, jak tam u Was, czy tam powódź, czy tam w ogóle, bo przecież podtopienia też w miastach, piwnice pozatapiało i tak dalej. Dajcie znać, co tam u Was... jeśli chodzi o powódź. O te silne deszcze. No dzisiaj w nocy ma znowu padać, jutro ma padać przez cały dzień, a potem miejmy nadzieję, już będzie znowu piękna pogoda. Jeszcze wróci takie lato, późne lato, babie lato może. No dzisiaj tak, myśmy się już nie mogli tak porozbierać, chociaż słoneczko grzało, ale wiaterek już był taki chłodnawy. I tak kurtkę zdjąć to tak... Nie bardzo, nie? Tym bardziej, że potem się chmury zaczęły już zbierać. Jak widzieliście, jak wracaliśmy, to chmury już były takie dosyć. No i już się zaciągnęło wieczorem, także być może popada coś jeszcze. No miejmy nadzieję, że to już tak ledwo co popada, że to już tam dużej różnicy nie zrobi, nie? No. Dobra, to ja już dzisiaj kończę. Dziękuję Wam serdecznie za ten czas poświęcony na oglądanie mojego vlogusia. Zapraszam do dzielenia się w komentarzach, co u Was słychać.
Ja wszystkie komentarze czytam, chociaż mam znowu zaległość i będę musiała je nadrobić, dlatego że wczoraj walczyłam z tym bólem głowy. Dzisiaj było co innego, ale to już mniejsza z tym. Także no, muszę znowu nadrobić, ale czytam wszystkie komentarze, a później wam troszeczkę z opóźnieniem poodpisuję. Także piszcie, co tam u was słychać. Dziękuję wam serdecznie za ten czas i zapraszam na następny vlog, czyli na jutro. Na jutro będę miała niespodziankę. No, to by było dzisiaj wszystko. Bajo, bajo i pa, pa, do jutra. Bye.